Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku od Trzebieży do Brzuzek oraz w Warnołęce. Wyremontowano ponad 11 km drogi, powstały nowe chodniki, zjazdy zatoki autobusowe i elementy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W Trzebieży brzuskach oraz Warnołęce powstała nowa kanalizacja deszczowa, przebudowano linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieć wodociągową. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 40 milionów złotych. W 2013 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudował 7-kilometrowy odcinek drogi od Polic do Uniemyśla. Przy zjeździe do Portu Morskiego wybudowano rondo, a także przebudowano mosty. Pod koniec roku 2014 prace budowlane objęły kolejne dwa odcinki drogi. Tym razem przebudowano odcinek szlakowy Trzebież-Uniemyśl i Miejski w Policach o łącznej długości 3,5 kilometra. Na wspomnianych odcinkach droga została poszerzona, powstały nowe chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, wyspy spowalniające ruch i bariery. W policach przebudował Biała ulicę Kościuszki od ulicy Wiejskiej do ulicy Grunwalskiej.